Poznań. Niedziela 16 lipca 2023 roku, godzina około 17. Restauracja przy ruchliwym deptaku, po którym leniwie przechadzają się spacerowicze. Słońce przygrzewa jeszcze mocno, po błękitnym niebie bujają obłoki. Jest ciepło, jasno, sielankowo. Przy stoliku siedzi zakochana para, tydzień temu się zaręczyli. Są szczęśliwi, patrzą sobie w oczy, rozmawiają. W ich brzuchach trzypoczą motyle, a z ust wylewają się cukierkowe, tęczowe słowa. Przed nimi rozpościera się wizja długiego, szczęśliwego wspólnego życia. Wizja, która w dosłownie okamgnieniu zostanie zburzona, zrujnowana, roztrzaskana. Oto pojawia się mężczyzna z glokiem w dłoni. Podchodzi do szczęśliwej pary i oddaje kilka strzałów w kierunku zakochanego mężczyzny. Przerażona narzeczona podrywa się i krzycze, spanikowana, jej krzyk jest przejmujący i paniczny. Błaga o pomoc, ale wszyscy dookoła pierzchają w strachu przed nieobliczalnym mężczyzną z klamką w dłoni. Uciekają przechodnie, chowają się pracownicy restauracji, jakieś auto odjeżdża pospiesznie. I tylko ona próbuje bronić swojego ukochanego. Próbuje zasłonić go ciałem, próbuje odgonić napastnika, ale na nic się to nie zdaje. On jest silniejszy. Popycha ją, celuje w głowę leżącego narzeczonego, oddaje strzał. Kobieta krzyczy coraz głośniej, coraz straszliwiej, błagając o pomoc, a wtedy napastnik staje naprzeciwko niej. Patrzy jej głęboko w oczy, a do skroni podnosi swoją dłoń. Kobieta krzyczy przerażona, ale on pociąga za spust. Rozlega się ostatni huk, nogi uginają się pod mężczyzną i pada na ziemię. Po kilku, może kilkunastu minutach pojawią się pierwsze wzmianki w mass mediach i pierwsze tweety, które będą powielały nieprawdziwe informacje na temat tego, kim był napastnik, kim była ofiara. Dwa dni później TVP Info opublikuje materiał pozornie obiektywny na temat tego co się wydarzyło, ale nie powstrzyma się od oceny konkurencji i wiadomościach oraz na stronach internetowych pod tytułem tragedia w Poznaniu kłamstwo gazety Wyborczej i Onetu. Gazeta Wyborcza i Onet powielały nieprawdziwe informacje. Będziemy mogli usłyszeć co następuje. A po tej tragedii niektóre media, m.in. Gazeta Wyborcza i ONET, powielały zniesławiające kobietę kłamstwa, że sprawcą miał być narzeczony, a ofiarą jej kochanek. ONET i Gazeta Wyborcza publikowały nieprawdziwe informacje. Pisały, że strzał oddał narzeczony, a kobieta w tym czasie przebywała z kochankiem. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna. Dziękuję. Wracamy do studia. Policja w międzyczasie dementuje też plotki, że były to gangsterskie porachunki i że za tym przestępstwem kryły się motywy kryminalne. Jak się szybko okaże, była to tragedia, która być może by się nie wydarzyła, gdyby w Polsce lepiej działała opieka psychologiczna i psychiatryczna. Być może dwóch młodych mężczyzn nadal by żyło, gdybyśmy jako państwo i jako społeczeństwo poważniej. Zaczęli podchodzić do szeroko rozumianych chorób układu nerwowego, gdybyśmy uświadomili sobie wreszcie, że depresja to choroba, która każdego roku zbiera coraz większe żniwo, że około półtora miliona Polek i Polaków zmaga się z tą chorobą na co dzień i że to choroba śmiertelna. A jak się coraz częściej okazuje, kostucha zabiera wówczas tylko tego, który chorował, ale także i osoby trzecie, a już na pewno niszczy życie rodzinom i przyjaciołom. Próba targnięcia się na swoje życie rośnie z roku na rok. Udanych prób jest też coraz więcej. W zeszłym roku odnotowano 14,5 tysiąca prób i ponad 5 tysięcy udanych targnięć. Dla porównania, w wypadkach samochodowych, które media nadmuchały do największych tragedii, jakie dzieją się w naszym kraju, gnie połowa tego, co ludzi chorych na depresję, czyli nieco ponad 2000 ludzi rocznie. Najgorzej wygląda to jednak, jeżeli przyjrzymy się statystykom dotyczących dzieci i młodzieży. Wrzucę Wam tutaj także tablicę poglądową, żebyście widzieli, jak to wygląda. I widzimy, że o ile w 2013 roku prób wśród dzieci i młodzieży było zaledwie 357, chociaż to i tak bardzo dużo to jest jedna osoba dziennie to w zeszłym roku przekroczyło to 2000. Tutaj ważna informacja dla wszystkich, którzy zmagają się teraz z depresją. W opisie tego podcastu znajdziecie link, gdzie możecie szukać pomocy. Nie wstydźcie się tego. Wielu wybitnych mężczyzn chodzi teraz na terapię. To naprawdę nie jest żadna ujma. Jeśli porzuciła cię kobieta albo porzucił cię facet, poszukaj pomocy. To wyjdzie tobie na lepsze niż targnięcie się albo jakaś jeszcze większa tragedia, jak choćby ta, którą dzisiaj sobie omawiamy. Co skłania mnie do rzucania podejrzeń, że sprawca mógł chorować na depresję. W zasadzie tylko sposób, w jaki odszedł z tego świata, zabierając zresztą ze sobą swojego wyimaginowanego nemezis. Bo tak naprawdę mogło to być przecież jakiekolwiek inne zaburzenie, z którym sam nie potrafił sobie poradzić. Nie musiała to być wcale depresja. Podejrzewam, że za kilka dni pojawić się na ten temat... Materiał psycholożki, która w sposób bardziej merytoryczny wyjaśni, co tu mogło tak naprawdę nie stykać. Obstrachując jednak od wszystkiego, oczywistym jest, że facet potrzebował pomocy i jej nie otrzymał. Nie chcę oczywiście robić z niego ofiary, ale myślę, że warto mieć to na uwadze. Bo dla ludzi, którzy nigdy nie borykali się z demonami swojej duszy. A problemy natury psychologicznej są dla nich wymysłem współczesności, sytuacja wygląda prosto i nieco absurdalnie. Otóż półtora roku temu dziewczyna, o której mówiliśmy na początku, zerwała ze swoim chłopakiem, z tym, który zostanie w przyszłości sprawcą. Powody nie są dla nas istotne, dość, że nie chciała się z nim już więcej spotykać. Temat jasny i racjonalnie powinien zostać przez tego faceta zrozumiały. Jednak dla niego samego świat się wtedy skończył. Nie docierały do niego rady kolegów, że tego kwiatu jest pół światu, że podniesie się po tej porażce, że najwyraźniej do siebie nie pasowali, etc. Nie, on nie mógł się z tym pogodzić. W jego głowie manifestowała się wizja ich wspólnej przyszłości. W jego głowie wciąż byli razem. W jego głowie dziewczyna popełniła błąd, choć tak naprawdę w głębi swojej duszy żałowała tego. Facet nie mógł pojąć, dlaczego go zostawiła. Ta myśl wydawała mu się nie tylko straszną, ale absurdalną, nie dającą się zaakceptować nieprawdziwą. Jak mogło przecież skończyć się coś, co miało być takie piękne, co było przecież piękne? Zaburzenie, które go ogarnęło, które ogarnęło jego umysł, nie pozwalało mu odbierać racjonalnie rzeczywistości. Informacja dostawała się do jego głowy przekształcone i zdeformowane. Żył życiem alternatywnym, w którym wymyślił sobie, w którym sobie zamanifestował, że jeżeli jego ukochana nie wróci do niego, to będzie musiał ją zabić. Nie wiecie, co to manifestacja. Pozwólcie, że dla zobrazowania zacytuję guru, manifestacji i afirmacji. Ciekawym sposobem na manifestację jest manifestowanie pieniędzy bez pracy. To jest bardzo oblegany temat u mnie na kursach. Wiele osób pyta mi się Leila. <laughs> mi się, jak zamanifestować pieniądze bez pracy? Najlepszą afirmacją na to jest. Ludzie płacą mi za to, że jestem. Ale mam. <laughs> Mam jeszcze lepszą afirmację. Ludzie płacą mi miliony za to, że jestem. Dla nas to durne, ale są tacy ludzie, którzy w tego rodzaju manifestacje wierzą, którzy żyją życiem alternatywnym. Czy sprawca rzeczywiście manifestował sobie coś, tego tak naprawdę nie wiemy, ale z pewnością żył w alternatywnej rzeczywistości, która jest oddalona od naszej. O lata świetlne. Jego dziewczyna musiała to wiedzieć, bo krótko po rozstaniu w marcu 2022 roku skontaktowała się z policją i poinformowała organy ścigania, że jej były grozi jej zrobieniem sobie krzywdy, a posiada w domu broń. Dodać może warto, że broń tę posiadał całkowicie legalnie. Od 2018 roku miał pozwolenie na posiadanie 5 sztuk broni sportowej i 10 sztuk broni kolekcjonerskiej. Na co komu 15 sztuk broni? Tego ja absolutnie nie wiem, ale to już zupełnie inny temat, więc pozwolę go sobie pominąć. Napastnik kupił sobie jednak tylko dwie giwery, karabin i pistolet. Rzecznik Wielkopolskiej Komendy Policji, zapytany przez prasę na ten temat, powiedział, że przyszły napastnik Cytuję: spełniał wszystkie wymogi dotyczące pozwolenia na broń, przeszedł kurs, zdał egzamin i przedłożył opinię lekarską. Należał zresztą też do klubu strzeleckiego. Jednak po zgłoszeniu przez byłą dziewczynę na policji, że facet grozi zrobieniem sobie krzywdy, cofnięto mu to pozwolenie, został nawet zawieziony do szpitala psychiatrycznego, gdzie został zbadany. Jednak lekarze uznali, że nie ma przeciwwskazań, aby posiadał broń, więc policja oddała mu klamki i przywróciła pozwolenie. Rzecznik policji dodał, że funkcjonariusze nie mieli po prostu innego wyjścia. Formalnie mężczyzna spełnił wszystkie wymagane prawem wymogi. W międzyczasie dziewczyna związała się z nowym facetem. Z tym samym, z którym zaręczyła się na początku lipca bieżącego roku. Jej były z pewnością manifestował w swojej głowie, że to nieprawda. W międzyczasie jednak przeczesywał w masochistycznej pasji socjal media w poszukiwaniu wspólnych zdjęć swojej byłej i jej obecnego. Cierpiał wtedy z pewnością. Płakał, wyrywał sobie włosy i wył do bogów, złożecząc na nich, a zarazem nakręcał się w nienawiści do tych szczęśliwych ludzi, którzy w jego mniemaniu Paśli się na jego nieszczęściu. W marcu bieżącego roku kolekcja przyszłego napastnika powiększyła się o kolejny egzemplarz broni ogloka, który był z napastnikiem w niedzielne popołudnie na poznańskim deptaku. Tego tragicznego dnia na Instagramie pojawiło się zdjęcie szczęśliwej pary z niestety oznaczonym miejscem, w którym przebywali. Pełen furii i nienawiści, które tłumaczył sobie sprawiedliwością. Facet wyszedł z domu i pojechał do centrum poznania. Za kilka miesięcy pojawią się z pewnością podcasty kryminalne, gdzie minuta po minucie opisywane będą te wydarzenia, że byli w muzeum, że poszli do kawiarni. Poznamy wtedy wszelkie intymne szczegóły z życia tej trójki, dotkniętą tą tragedią, nasto jednak. Nie obchodzi w tym momencie, to nie pudelek czy pomponik. Nas interesują motywy. Motywy sprawcy już poznaliśmy. Dowiedzieliśmy się też, że miał jakieś zaburzenia. Najprawdopodobniej nigdy nie zdiagnozowane i z pewnością nieleczone. Ale w tej historii jest ciąg dalszy. W normalnym świecie ludzie powiedzieliby, tragedia, żal tych ludzi, straszna sprawa. Ale w świecie internetu z ludzi wychodzą ich najgorsze charaktery, ich brudne, powalone myśli. Posłuchajmy więc, co bogobojni Polacy mają do powiedzenia w tej sprawie. Ale zanim, to ogromna prośba: jeśli musicie, skomentujcie, ale proszę Was i błagam, niech to będą pełne kultury i empatii wypowiedzi. Nie bierzcie przykładu z tych, które sobie przetoczymy. Dariusz pisze: Szkoda, że jej nie kropnął uśmiech z okularami przeciwsłonecznymi. Zaś Sebastian pisze: Zawód miłosny <noise> emot i kolki z łezkami. Ktoś inny, gdyby kuska nie zdradzała, to by kolki nie dostała to ona tam powinna leżeć. Nie oni mogła z ni zemwarować, i pojść do niego a niego zdradzać. Wieże ktoś, kto nie ma pojęcia o ortografii. Dobrze, że sprawdziła puls martwego człowieka. Nie dost ze go, to jeszcze taki cyrk robiła debilka. Mam do was retoryczne pytanie, czy wy tak serio? Czy wasze mózgi naprawdę przegrzało słońce? Co wami kieruje, aby w tak podły sposób pisać o ludziach, których nie znacie. O sytuacji, o której nic nie wiecie. Oczywistą oczywistością jest, że komentarze w internecie to wizytówka ich autorów. W tych, które przed chwilą przetoczyłem, widać frustracje, niepowodzenia życiowe, ukrywaną przed samym sobą nienawiść, wyobrażenie o swojej wyjątkowości, choć też świadomość Jaką miernotą się jest. Ale mimo wszystko serce krwawi, kiedy się czyta takie wpisy. Wyobrażam sobie, co musi czuć matka jednego czy drugiego chłopaka. Co musi czuć matka dziewczyny, co ona sama musi czuć, jeśli takie trole wypisują takie obrzydliwości. Dziwi mnie, że ludzie nie wstydzą się tych wypowiedzi, że. Nie zapadają się pod ziemię zaraz pod tym, jak kliknęli wyśli. A warto dodać, że ściekiem plują zarówno ci z lewej, jak i ci z prawej. Porówno pluskają się hejterzy w swoim rynsztoku przekonani o swojej szlachetności i mądrości. A te komentarze będą teraz ją trzy w niezabliźnionych ranach ludzi, którzy za tę tragedię nie odpowiadają i są jej pośrednimi ofiarami. To smutne, że żyje w społeczeństwie, które z przyjemnością linczuje innych. I niech ktoś mi teraz powie, że w Jedwabnem i Radziłowie to nie my. To Niemcy, prawda? <grymne> Jasne. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak pewnie wiecie, został nagrany film z tego wydarzenia. Film jest drastyczny i przejmujący, jednak pragnienie, aby go obejrzeć. Jest dla mnie zgoła niezrozumiałe. Gdzie mogę zobaczyć filmik? pyta Kasia. Rozumiecie, ona chce zobaczyć filmik z egzekucji. Adrian bierze jej z pomocą, choć ma biedak problemy techniczne. Mam nagranie jak strzelał i, i później sam się odpalił, ale nie mogę udostępnić, bo blokują wszędzie. Na szczęście Dawid wie, gdzie można zobaczyć pełne nagranie. No na jest pełne nagranie ze strzelaniny w dobrej jakości i z głosem. Zajebiście Dawid, dzięki. Ale to nadal nie koniec. Z gniłą wiśnią na tym kupiastym torcie są komentarze, jakie troliska wpisywały pod artykułami, że dla dziewczyny ogłoszą zbiórkę na terapię. Bo tak. Ludzie dobrego serca zorganizowali na dziewczynę, która straciła narzeczonego zbiórkę, na psychologa, na terapię. Jeśli ktoś ma empatię nieco większą niż Ameba, potrafi to zrozumieć. Jej przyjaciółka, która tę zbiórkę zorganizowała, tłumaczy to tak. Dziewczyna dostaje wiadomości, że to ona powinna zginąć. Ludzie życzą jej śmierci. Inni piszą, że wszystko jest jej winą. Albo że narzeczony był jej kochankiem. Jeśli ktoś się zastanawia, czy negatywne komentarze bardzo ją zraniły, to odpowiadam: tak. Czytała je. Usunęła profil narzeczonego, próbowała także dezaktywować swój. Julia została skrzywdzona dwukrotnie: najpierw przez mordercę, który zastrzelił jej narzeczonego, a potem przez media i media społecznościowe. Pogratulujmy sobie. No, ale nie bylibyśmy przecież ostatnimi świniami, jeśli po zjechaniu dziewczyny i po wysypisku hejtu na nią nie przyczepilibyśmy się do tego, że ktoś chce jej pomóc. Zbiórka na pomoc psychologiczną? Chyba was pogięło pisze Dioniz, nie robiąc sobie nic z zasad ortografii. Lekka przesada lekko mówiąc. Dodaje Łukasz wraz z serią emotek naćpanej hieny z królowa. Inny Łukasz, z dzieciakiem na zdjęciu, pyta żartobliwie, czy w dzisiejszych czasach idzie umrzeć bez zbiórki? A Milena podkreśla, że moda na przyjaciółkę zbiórkę trwa. Piotr nie ogarnia świata. Nie rozumie, że są na świecie ludzie, którzy chcą pomagać, i woła: jaka zbiórka, jaka pomoc! Ludzie ogarnijcie się! Na bezinteresowną pomoc nie godzi się także Romana. Też jej współczuje, ale nie przesadzaj, nie z tymi zbiórkami. Regina też nie potrafi pojąć swoim umysłem, co się dzieje, więc pyta: Nie rozumiem, po co zbiórka? A komu to potrzebne? A, to potrzebne A, dlaczego? A dlaczego? Regina, poczekaj sekundkę, zaraz ci to wytłumaczę, ale pozwólmy jeszcze. Kurczonej Karolinie splunąć jadem, bo nie stać ją na kawę w mieście. Najpierw przesiaduję w kawiarni, w drogim hotelu. Pewnie pani Karolina miała na myśli drogi hotel, no ale nie czepiajmy się. A potem trzeba się składać dla niej na terapię? To żart! Nie, troglody, to jeden z drugim, to nie żart. Ta dziewczyna potrzebuje pomocy, przeżyła niewyobrażalną tragedię, której bym najgorszemu ludzkiemu ścierwu nie życzył. Więc jeśli to nie ty dorzucasz się na tę terapię, to zamknij z łaski swojej tę ujadaczkę. Macie już dosyć? Ja też, ale jeszcze dwa żałosne komentarze trzeba tutaj dorzucić. Alicja drwić dziewczyny pośredniej ofiary tego zajścia następująco. Znaleźli się pocieszyciele z pieniążkami. Znajdzie się jej terapeuta. Szybko zapomni o dwóch nieszczęśnikach. Ma dopiero 20 lat już dwóch martwych narzeczonych. <laughs> Wiele jeszcze życia przed nią. Wydaje się, że jedna Sylwia okazuje empatię. Ale bardzo współczuję tej dziewczynie, ale mam pytanie. Czy uzbierana kwota zostanie tej dziewczynie przekazana do ręki, czy od razu z góry będzie miała opłaconą terapię i leki? Żeby nie było, że jak się szybko otrząśnie, to za resztę kasy pojedzie na wakacje lub co innego. I 145 lajków pod tym komentarzem. Jesteście poważni? Bo mnie to cholernie boli. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? Ludzie, skąd ta zawiść was? Po co? Dlaczego? Zwłaszcza, że to nie za wasze pieniądze, tylko ludzi, którzy mają dobre serca. Zakończę ten dzisiejszy smutny i nieplanowany odcinek durnym cytatem ze szlachetnego Korwina, który zamiast milczeć następująco skomentował całą tę sprawę. W cywilizowanym kraju, gdzie panuje wolność, panowie stają do pojedynku i jeden wygrywa, drugi się osuwa. Czasem ginie. Jest arbiter, sekundanci, lekarze. Kultura! W kraju barbarzyńskim, gdzie pojedynki są zakazane, często giną obydwaja kobieta. Zostaje sama. Panie królu, może pan nie dostrzegł, ale pojedynki są w Europie nielegalne już prawie 100 lat. To za przeszłość i archaiczność. Ten peron już dawno odjechał. Chyba, że wszystkie kraje są barbarzyńskie. To, 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 to wtedy okej. Okay. No dobra. To chyba wszystko, co miałem dzisiaj w tym temacie do powiedzenia. Szkoda, kurwa, gada. Szkoda, że a podsumować to wszystko może już tylko chyba Janusz Chabior. W internecie bądź sobą. Chyba, że jesteś chamem. Wtedy bądź kimś innym.